Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, gramy dzisiaj Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców. Mamy 9 rund, 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. Turniej niezwykle silny, niezwykle mocny, opiewający tutaj w dużą ilość polskich arcymistrzów, ale nie tylko. Arcymistrzowie są tutaj wyjadaczami, jeśli chodzi o grę internetową. Mamy wielu mistrzów FIDE przede wszystkim. Mistrzowie międzynarodowi też się tutaj znajdują. I mistrzowie krajowi również, tak jak i zawodnicy troszeczkę z mniejszymi tytułami i kategoriami, ale wygląda to całkiem zacnie i myślę, że będzie ciężki turniej przede wszystkim. Witam cię, Pulchny, dzień dobry. Słuchajcie, no, co mogę powiedzieć? Ja tutaj o, zamknę coś mi się tutaj. Aha, dobra, to mi się Twitch otworzył. Już go przerzucę na drugą stronę i już go zamykamy. Słuchajcie, co mogę powiedzieć więcej? Grałem w tym turnieju już rok temu. Znaczy już rok temu, pierwszy raz grałem rok temu. Witam cię, oczko, witam farmerzysta. Dzięki za powodzenia. No dzisiaj bardzo ciężki turniej. I grałem rok temu. Pamiętam ten dzień, gdyż wyjechałem bardzo wcześniej rano do Ostrowa Wielkopolskiego, około 5 rano, 5:15. Zajechałem na turniej, zagrałem. Wicemistrzostwa Polski zdobyłem, więc jestem jeszcze aktualnym wicemistrzem Polski przedsiębiorców. Tu muszę się pochwalić. No, ale w tym roku gramy niestety online lub stety. No, wolałbym na żywo, bo to zawsze kontakt bezpośredni jest, myślę, że przyjemniejszy. W te szachy gra się też trochę inaczej. Tutaj, wiadomo, myszki mogą zawieść lub internet, jakieś takie rzeczy, które już nie są związane, nie są od nas zależne. No, ale myślę, że no nie ma wyjścia. Wszyscy mają takie równe szanse, więc będziemy walczyć. No, Pulchny, wiesz, no nie wiem, czy się spotkam tutaj z Marcelem w parze. Jest to prawdopodobne. Zobaczymy, no, trzeba walczyć na pewno z każdym. 3 minuty plus 2 sekundy to też jest tempo takie dosyć podobne do Titled Tuesday. Titled Tuesday gramy 3 plus 1, no 3 plus 2 troszkę więcej. Niektórym się zdarzało przegrać na czas przy 3 plus 1. 3 plus 2 już taka jest możliwość, że ciężej będzie na ten czas przegrać. Moi drodzy, za dosłownie, już wam mówię, ile minut zaczynamy. Za 7,5 minuty rozpoczynamy te mistrzostwa. Ale jeszcze nie widzę chyba tutaj wszystkich zawodników zarejestrowanych, co jest dziwne, bo jeszcze nie widzę Daniela Sadzikowskiego, o ile dobrze pamiętam jego nick. Nie widzę GM, nie widzę GM-a przed nazwiskiem, ale myślę, że w ostatniej chwili może się zjawi. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. No, witam cię prosto na niby. Cześć, Piotruś. Teraz masz armię kibiców. No tak, to jest prawda. Są jakieś plusy tej gry online? Pewnie, że tak. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że znaczy nie ujmując wam kibicom, ja jakoś tak wolę rozgrywać to w samotności, powiedzmy, jakoś nie czuć presji, ale zresztą bawimy się tak. No, są tutaj też fajne nagrody, bardzo fajne, bo za pierwsze miejsce jest 1000 polskich złotówek. Chyba są trzy nagrody, z tego co wiem, za trzy pierwsze miejsca lub za cztery, chociaż mnie to za bardzo też nie interesuje. Znaczy, źle się wyrażę, bo każdego pewnie trochę to interesuje. Chyba dla najlepszej kobiety jest nagroda, chyba trzy lub cztery nagrody. Jakby ktoś mógł to sprawdzić, bo już tutaj nie będę sobie zaprzątał głowy, żeby tutaj w komunikat wchodzić. A trzy na pewno, więc walimy, przepraszam za słowo. Uderzamy w pierwszą trójkę. No dobra, witam cię, Smoku. Dobra. No, z kibicami oczywiście myślę, że też pogram. Słuchajcie, no jakiegoś Smoku tutaj jakiegoś powoli przymierzam się do jakiegoś live'a na YouTubie. Jeszcze muszę tam parę rzeczy dopracować, ale na pewno wystartujemy na YouTubie z live'em. Nie ma innej opcji, ale póki co tutaj jesteśmy na Twitchu. Ja tak na Twitchu i tak pozostanę mimo wszystko. Czasem na YouTubie też się będę tutaj pokazywał. Okej. Jeszcze tutaj ostatnie rzeczy sprawdzam. Widzę, że szachmistrz już tutaj do nas zmierza. Dzięki, Mik 7773 za followka.
No i moi drodzy, co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Macie jakieś pytania, to bardzo proszę, zadawajcie. Mamy 5 minut do rozpoczęcia. Przypominam jeszcze raz, 9 rund, 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. Bardzo silny turniej, bardzo, bardzo silny turniej. Tu nie sugerujmy się aż tak bardzo rankingami, chyba że tutaj w top. Bo na przykład poza mną, osoby, które mają niższe rankingi, wymiatają też w szachy, jak sobie tutaj pochlebiam nieskromnie. No, mimo że są niskie rankingi, takie czeskomowe, to tutaj ci zawodnicy grają bardzo dobrze w szachy, więc ranking tutaj myślę, że nie ma żadnego znaczenia w tym momencie. Trzeba grać z każdym partię na maksa, nie ma zmiłuj się. Jeśli jestem przedsiębiorcy, to mógłbym tutaj zagrać. Tak, mógłbyś zagrać, tylko musisz zapłacić wpisowe, Piotruś. Tak, smoku. Tutaj Piotrek to jest mój kolega, żartowniś, więc tutaj wybaczymy mu pewne zdania i pytania. On to robi specjalnie, żeby trochę poprowokować. Czy będzie Maciek Sroczyński u mnie? Nic mi o tym nie wiadomo. W sensie na streamie. Nic mi o tym nie wiadomo. Nie, nie, nie. Maciek tylko mnie pytał, czy streamuję. Tak, streamuję. Po prostu będę tutaj grał i opowiadał jak zwykle, mam nadzieję. Chociaż nie obiecuję super jakości dzisiaj w komentowaniu. Wiadomo, człowiek będzie się skupiał. Aczkolwiek może więcej luzu spowoduje, że gra będzie lepsza, przyjemniejsza. Niestety, jak jest tylko 9 rund, a nie 90, to też człowiek się trochę spina, wiadomo. Jak na przykład grałem mecze tutaj, czy z Marcelem, czy z Maćkiem, no to nie czułem aż takiej ogromnej presji, bo to był mecz, tam tych partii było wiele i różnie mogło się zadziać, prawda? Jedna partia nie decydowała o miejscu. Link do turnieju, bardzo proszę. Link do turnieju na Chess.comie już. A może Smoku? Smoku chyba tu sobie będzie radził dobrze. To może Smoku tutaj ogarnie. Podpowie wam, podeślę wam linki do na pewno Chess Arbitra, jaka jest lista według rankingów w szachu szybkich. No i tutaj do Chess.coma myślę też, to nie żaden problem. Klik, klik i jest. No i dobrze, moi drodzy, no czekamy cierpliwie jeszcze chwilę. 2,5 minuty, my tu gadu gadu, a to już zostały 2,5 minuty na zegarze. No więc za chwilę będziemy się bawili. Na razie mam szósty numer, ale chyba nie widzę Daniela Sadzikowskiego. Nie wiem, może jakieś problemy z internetem, albo wejdzie na ostatnie sekundy. No to też jest trochę ryzykowne. Ktoś mi tutaj daje wyzwanie, ale nie, już nie będę grał. Odrzucam, wybaczcie. Tak, fajnie, C, E i D, G, fajnie wytłumaczyłeś. Spoko. Dobra, tutaj zerkam tylko. Dobra, tutaj już Maciek wysyła nam informację, że turniej się za chwilę zaczyna. My tu już jesteśmy zarejestrowani. A tak swoją drogą, kto oglądał Gambit Królowej? Kto jest na którym odcinku? Ja się przyznam, że już 6 odcinków obejrzałem i bardzo mi się podoba ten film. Jednak jak szachowym okiem się na to patrzy, to może tak bardziej wciągać. Ale to myślę, że tak pokrótce. Słuchajcie, za chwilę zaczynamy. Dobra, moi drodzy, za chwilę start. Zaraz będzie minuta do rozpoczęcia, będzie charakterystyczny dźwięk. O, witam cię, Black 94. A jaki masz nick? Podpowiedz. Jeżeli się spotkamy, to, no jest duża szansa oczywiście, że się spotkamy. Jest niedużo zawodników, 39 aktualnie. Dobra, mamy. Moi drodzy, minutę do rozpoczęcia. A, taki sam, okej. Dzięki, dzięki. No to będę kojarzył na pewno, jeżeli się zobaczymy. No dobrze, moi drodzy, mamy sobotę wieczór. Wszyscy siedzą w domach, kibicują, grają w szachy. I za chwilę jedziemy.
kilkanaście sekund i startujemy. Dzięki, dzięki. Pierwsza partia powinna być taka rozgrzewkowa, przedturniejowa, żeby człowiek trochę wpadł w rytm. Dobra, moi drodzy, 2 sekundy i start. Powodzenia życzę wszystkim. Ok, nie wiem tutaj z kim gram, ale jedziemy. Skoczek F3, skoczek F6. Tu będą schematy nasze królewsko-indyjskie. Ok, przeciwnik gra domek. Zareagujemy G5, przepraszam, E5 zareagujemy, wieża E8 z planem E4. Ok. Tutaj A5 się na pewno gra, będzie na pewno A3 zagranie. Tak, tutaj C6, żeby skoczek nie wskoczył. Wybijemy i chyba E4 tutaj się gra. Gramy E4. Od razu z tego co pamiętam. Dobra, poszło bicie, poszło bicie. No 3 plus 2 jest to dużo czasu. Też w zasadzie nie wiem dlaczego ja się tak śpieszę. To jest sporo czasu na grę. Ok, skoczek, skoczek. Atakuje mi tu wieżę. Chyba grzecznie trzeba wieżą wrócić. Mam niewyprowadzone te figury, no ale już struktura pionów jest totalnie inna. Tutaj B5 prawdopodobnie może kąsać. Jeszcze nie kąsa B5. W takim razie, jak ja się zastanowię. Skoczek D7, chyba skoczek E5. Tutaj goniec B2 bym grał na jego miejscu dosyć szybko. I zagrał. Słyszał i zagrał. To chyba w ogóle wybiję. Zagramy hetman F6. Są to pozycje, które lubię grać. No i skoczka wyprowadzić trzeba, to nie ma wyjścia. Tu jakieś może nastąpić F4. Wtedy skoczek na G5, na G4 pójdzie, hetman G4 będzie groziło. No taka dosyć niestandardowa chyba pozycja, chociaż jeszcze goniec E3 jest ciekawe. Goniec E6, przepraszam. Co tutaj się święci? Chce wymieniać mi wieżę. Może tak. Tu wieża broni. Wybił, wybił. Grozi na pewno B5. Bardzo nieprzyjemne posunięcie. F4 jest praktycznie do poruszenia się, ale skoczek G4 i to może być groźnie. Miejmy nadzieję, że będzie groźnie. Wieża jest na wolnej linii. No wydaje mi się, że stoję po prostu lepiej w tym momencie. No ale walczyć trzeba. Dobra, przeciwnik zagrał w ten sposób. Chyba słusznie. Tu zagramy może... Zagrajmy tutaj może H5, by zawsze mieć taką furteczkę dla figury. Zresztą to trzeba grać dosyć szybko. F4 będzie teraz groziło, jasne. Może zagramy wieża A3. Wieża A3, zawsze będę miał skoczka tutaj na D3. Dobra, mój przeciwnik z tej strony próbuje. No wymieńmy jednego pionka. Zawsze tutaj wieża A2 mogę teraz zagrać. Skoczka gnębić. Tak, wieża A2 nie zagrał tutaj. Co on tu kombinuje? Skoczek D3 może. Jakbym zagrał wieża A2. Wieża A2 chcę zagrać.
Jeżeli Hetman będzie bronił skoczka, to tutaj jest taka opcja bicia na h3. Prawdopodobnie. A jednak nie. Okej. No niestety nie mogę hetmanem na f2, bo hetman tu jest broniony skoczek d3. Myślę, że skoczek d3 będzie takim pomysłem całkiem dobrym, bo tutaj hetman musi pilnować f2, a ja sobie tego pionka skoszę. Wydaje mi się, że to dobrze wygląda teraz. Zawsze Mistrzostwa Polski były rozgrywane, Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców rozgrywane były formatem dłuższym. To tempo było dłuższe. No tutaj trzeba się sprężać w te 3 minuty. A, hetman tutaj jeszcze czmychnął. To jakbym przeoczył lekko tutaj, tak... Może tu? Może tu. Tutaj będziemy męczyć pionka. Tego zbić nie można raczej, bo jest na f2. I przeciwnik ma mniej czasu, więc już jest presja ze strony naszej strony. Tu jeszcze na f2 mogę zbić. Wieża B4. Wieża, muszę się zastanowić. No dobrze, chwileczkę. Tutaj na B4 może na F2 rąbnąć. Muszę szybciej decyzję podejmować, bo to będzie źle wyglądało. Nie, no dobra, zbiję na B4, spróbuję bezpieczniej, żeby mi tam wieża nie wjechała. Po prostu spróbuję zagrać trochę bezpiecznie, o ile to się w ogóle uda. No tak, muszę obronić. Jasne. Do góry. Hetman D8 da szacha na pewno. Czas spadł przeciwnikowi. Dobra, no to mamy pierwszy punkt. Tutaj hetman D8, król G7. Tu się trzyma. O tak, to na pewno jest wygrana pozycja, tylko technicznie jeszcze, prawda? Dobra, mamy pierwszy punkcik, słuchajcie, jest dobrze. Jest dobrze, pierwszy punkcik. No ale tutaj widzę, że niektórzy też wygrywają, więc jest w porządku. Jak to mówią, do pierwszej porażki i złość sportowa się włączy. Dobrze, słuchajcie, walczymy, tutaj trzeba walczyć, tutaj nie ma zmiłuj się. Pierwsze koty za płoty. Takie lekkie zdenerwowanie, słuchajcie. Czuję, muszę tutaj troszeczkę wyluzować. Ta myszka jednak nerwowo mi tutaj chodzi. Witam wszystkich, którzy dołączyli. Dzięki, że ze mną jesteście. Już zerkam tylko, żeby mi tu nic nie przeszkadzało. Dobra. Zobaczmy może, kto jeszcze gra. Mamy tutaj Pawła Kowalczyka, który jest białym kolorem. A to jest podstawka, prawda? No tak, tu jest podstawka. Kubas 10-10 jeszcze walczy. No tak, tutaj białymi już powinno być w miarę łatwo. Mimo, że czarne mają dwie figury za wieżę, tutaj jakieś H6, tak. To, o czym mówiłem, to jest dosyć dużo czasu, żeby zrealizować tą przewagę. Ewentualnie wieża na drugą stronę, tak. Zgadza się. Nawet chyba bicie skoczka wygrywa. Chociaż nie trzeba tego oczywiście robić, ale chyba wygrywa. Pionek by dochodził, albo te dwa. A właśnie, to czyni teraz przeciwnik. Ten pionek już właśnie dochodzi. To miał w planach. Okej.
No tak, tu już sobie białe radzą. Ok, czy tu jeszcze jakaś partia trwa? Już nie. Fischer Kasparow. Paweł Kukuła jeszcze walczy. Paweł to ma partie zawsze ciekawe. Hetmanówka. Lekko nie jest. Paweł gra białymi, ma więcej czasu. Próbuje zremisować. Nie, dzisiaj nie pijemy coli. Sok, 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 sok. I to ekologiczny. No jak ocena pozycji się zmienia, prawda? Jak komputer liczy, a jak człowiek. Chyba remis. Paweł chce wygrywać? Gra jakieś takie posunięcia oddalające tutaj. Czarny jest zdecydowany, żeby zremisować. Dobra. I wszystkie partie się zakończyły. Za chwilę runda numer 2. Kaczmarow. No, Arkadiuszu, no po prostu spotykamy się. Niestety, jest to mój kolega. Nie chciałem tego pojedynku. No ale gramy. Okej, jedziemy. Obrona słowiańska. Tak grają. No i jak teraz? Bądź mądry i graj. Słuchajcie, no chyba tak. Tego gońca wymienię. Nie wymienia. Trzeba chyba grać B3, goniec B2, takie domki ustawiać. Cześć Tony. Co tutaj się wyrabia? Tutaj? Bije to gońcem. Zdecydowanie. Pionek wybije. Skoczek D2. Ok. No i teraz F3. Wygrajmy F3 od razu. Tu mam nadzieję, że niczego nie podstawiam. No, chyba nie. Ok, i teraz trzeba chyba. Zbiję to hetmanem. No koniec B2 zagram zaraz. Bierze D1, jakieś takie plany. Dobra. Cóż to za pozycja dziwna powstała nam? Okej, okay, przeciwnik się rzuca, słusznie. Słusznie, słusznie. Pytanie, czy E4, czy bić? No niech wybiera, ja już powiem szczerze. Tutaj mi się zasadza. Nie, no myślę, że wiem, że dziwnie to wygląda, ale to posunięcie chyba będzie dobre, bo bronię na A2, bronię na C3. I A3 zaraz będę groził z jakimś z konkretem, jeśli chodzi o gońca. No to już nie jest czysto teoretyczna pozycja. Nawet bym rzekł, że mam gorszą pozycję. Witam cię, Piotrze. Bierze D8, no to tutaj A3 już konkret musi zadziałać. Dobra, może przepchać to albo zagrać tutaj jeszcze wyżej. Może zagram jeszcze wyżej, niech hetman ucieka. Tutaj mi się połasił, no dobra. Chociaż. Czy może skoczek. Może skoczek D2 będę bronił. Skoczek zawsze wyjdzie. Ok, jest roszada i teraz pytanie, czy zagrać D5, czy zagrać B5, B5. Hmm.
Zagrajmy B5. Jeśli hetman B6, aha, tu będzie mnie atakował, to zawsze mam skoczek B3. Też C5 mogę wrzucić, taki niestandardowy, ale chyba skoczek. Chyba tak. Tutaj bronię na D4. W ogóle jak wybiję, to mam skoczek D5. Ciekawe posunięcia. Tu chyba figury nie podstawiam. Skoczek ruszył. A co będzie po tym ruchu? No ciekawe. Tutaj w ogóle wisi. Nie, nie wisi nic. A, wzmocnijmy tutaj tego pionka B5. A, tu podstawiłem. Okej. Dobra, to podstawka, ale mam jeszcze pionka F5 na szczęście. Mam jeszcze pionka F5, tutaj bronię. No jest jakość mniej, ale z pionkiem faktycznie. Wiedziałem, że coś tu zaraz podwalę, jak nie będę grał w miarę sensownie. No dajmy jednego szacha. Okej, jak wybiję? No muszę wybić. Czy wybiję na B5, a hetmany wymienię? Ale taka ciekawa chyba wersja będzie, mi się wydaje. Pewnie na to pójdzie mój przeciwnik, znając życie. Nie poszedł na to. C5 czy D5 może? C5. Może tak? Dobra. Co tutaj grać? Powiedzcie mi, moi drodzy. Czasu mało. Może tak. Niestety nie wygląda to dobrze. Abym rzekł nawet, że bardzo źle to wygląda. Podstawiłem po prostu jakość. Nie zagrałem jakoś tak z kaczmarem. No nic, walczymy. Chociaż ta walka już jest ciężka. Lecimy pionem do góry. Jakie wyjście? Okej, no tak trzeba. Zbiera mi te pionki jak chce. A może remis? Pewnie nie. Wieża D1 muszę grać. Za pionkiem ruszać. Ten pionek to jest jedyna moja broń. No jasne, tutaj się wpakuje. Słusznie. Oj, bardzo niebezpiecznie się zrobiło, niestety. No, to jest chyba wtopa. To jest chyba wtopka. No tak, i tutaj przegrywam. No dobra. Dobra, gratulacje, panie Kaczmaro. Teraz będzie mi wypominał przez pół roku. No i tak bywa, co zrobić. W tak ważnych mistrzostwach, no, grałem z Kaczmarem mecz, jest też na YouTubie zapis. No to tam były bęcki, a wiecie, no jednak tutaj wytrzymał presję mój przeciwnik. Wytrzymał. No dzieje się, trochę się dzieje, zobaczymy jak grają moi przeciwnicy. Może na Maćka zerknijmy. Tutaj chyba jest wygrana.
Mógłbym kupić sobie FM-a, jeśli bym chciał. Tak, zgadza się. To tylko formalność. Papierek. Coś tam już pograłem dziwnie debiut z Kaczmarem. No te 3 plus 2 trochę mnie wybija z rytmu, jednak 3 plus 1 byłoby całkiem okej. Okay. No niestety, niestety, jest porażka. No co zrobić? Co zrobić? Boli. Wolałbym przegrać z arcymistrzem niż z Kaczmarem. Pozdrawiam. Bratobójczy bój nie wyszedł. Nie wiem, ile kosztuje FM, nie mam pojęcia. No słuchajcie, widzę, że tutaj. No tak. Niespodzianki, niespodzianki są. Już w drugiej rundzie. Dobra, no niestety mamy jeden z dwóch. Trzeba walczyć. Czy GM Moranda też ma jeden? Nie, jeszcze walczy. A, już walka zakończona, jest punkt. Okej, okay. Tu jeszcze jakaś partia trwa. Też formalności, nie wiem po co przedłużać. Ach, tak czułem, że z tym kaczmarem zagram. No kurczę, felek. Dobra, najgroźniejszego przeciwnika mam ze sobą. Moi drodzy, no czekamy, tak, na kolejną trzecią rundę. A jeszcze nie tutaj, jeszcze walka. No czarne mają wygraną, tak hetmanem nawet można się zasłonić. Na żywo byłoby zupełnie inna gra. Powiem wam szczerze, na żywo chyba lepiej by mi się grało. No, tak jak już mogę sobie trochę pomarudzić, to tak pewnie by było. Tak czuję po prostu. Jednak gra w internecie. To co tutaj? Pata nie ma. Dlaczego tutaj niedorobienie? Tutaj pionka, nie rozumiem. No i mat w jednym. Ok, runda numer 3 za moment się rozpoczyna. Ok. Powodzenia, mój drogi przeciwniku. Ferminkaczo. Znowu konie F3. Tak sobie zagrajmy. Dobra, tu jest C5. Jasne, że tu jest C5. Musimy tak. Ale zaraz, przecież mam pionka więcej, tak? Dobrze mówię, czy źle? Nie wiem, czy tutaj są jakieś pułapki? Czasem mogą być. Czasem tu mogą być jakieś pułapki, moi drodzy. Rozwój figur trzeba kończyć. Jak jest ruszada, to jest dobrze. Nie ma sprawy, smoku, nie ma sprawy. Tutaj. No to ciekawe ciekawostki. Może tak. Na C4 się wpakujemy skoczkiem. Dobra, tutaj skoczek czuje się na pewno dobrze i komfortowo. Poprawmy sobie figurę. Wybierając jakąś tam presję na E5 oczywiście. Lufcik jakiś by się przydał, to muszę pamiętać.
Myślę, że wymiana wież jest wskazana. Zrobimy luft przez G6. Dobra, tutaj goniec zmierza. No tak, spróbujemy wymiany. No jest pion więcej, więc trzeba wymieniać. Szach. No bije. Aha, tu jest szach. Bije do końca na C6 mi rąbie, a to sprytne było. Ale nadal pion więcej zostaje. Do góry. Pion więcej zostaje, jakby się udało już tutaj doprowadzić. A chyba hetman C3 i pion jest dochodzący bardzo łatwo jeszcze z gońcem. Tak to wygląda chyba. Wydaje mi się, że tak. Zawsze mam jeszcze szacha tutaj. W pionach porówno. Aha, tu jeszcze wymiana jest na D4 w ogóle, taka niebezpieczna. Ale nie, niebezpieczna nie. Wymiana jest dobra dla mnie, bo ja idę szybko pionkiem. Goniec E6, żeby nie było goniec C4. No, w pionach się wyrównało, ale to jest pionek dochodzący, miejmy nadzieję. No, w internecie, słuchajcie, nie widać tej różnicy rankingów. Nie widać tej różnicy rankingów. Wymienił jednak. No to idę pionkiem do góry. No i tak. Koniec gry. Okej. Jest odbity punkcik. Zobaczmy, jak idzie naszemu Kaczmarowi, jeżeli jeszcze gra. Czy Kaczmarow jeszcze gra? 2 na 2, więc jeszcze musi grać. Gdzie jest Kaczmarow? Nie widzę go, słuchajcie. Czy on skończył? Cześć, Dawidowski. Słuchajcie, nie widzę Kaczmarowa. Na czwartej. A, jest, no bo on nie ma tytułu. Dlatego mi się nie rzuca w oczy. Bez tytułu. O, i tu ma problem Kaczmarów. A trzeba było wygrywać z szachusiem? A trzeba było wygrywać z szachusiem? Pytam się. A tak białymi dostajesz w 20 ruchach. Mata. Bierze H3, koniec partii. No, czy to ładnie tak z szachusiem wygrywać? Oczywiście się śmieje. Życzymy Kaczmarowi jak najlepiej, oczywiście. Zobaczymy, jak tam nasi główni faworyci do zwycięstwa w tym turnieju. Gmoranda gra solidne szachy. Dobra, już się trochę rozgrzałem. Mam nadzieję, że to będzie jakoś szło, bo słuchajcie, druga partia jakaś taka nerwowa, początki zawsze są ciężkie. Niech mi ktoś powie, że ten turniej jest o pietruszkę. Jak tak, jak się przekonam do tego, to tak będzie i gra będzie lepsza. Ten turniej jest o pietruszkę, prawda? O, rety, 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 rety. Nie, no dobra, już jest luzik. Już po pierwszej porażce to jest luzik. Nie słyszałem tej sytuacji, Kajczesie. No to Marcel będzie na pewno grał długo jeszcze. O, rzepkę z Familiady to jest motywujące nawet. Ojejku, coś ja zrobiłem, zagapiłem się. Zobaczmy, jak idzie Michałowi. O, Michał ma niestety jakość mniej, ale te gońce są dosyć takie jeszcze ostre. A tu sporej techniki by trzeba było czarnymi, żeby tę pozycję wygrywać. Może ja wyłączę tą ocenę, żeby nas nie kusiła. Sami myślimy, co tutaj robić.
Michał ma dobry czas. Michał gra bardzo szybko w szachy. Oj, tutaj pionek leci. Oj, 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 może być niebezpiecznie. Ale jest pion wzięty tu. No ten król tam troszeczkę wygląda źle. Ale z kolei jak go atakować? Tak, król tutaj, tutaj, tak. Oj, tutaj, tu, a tu szach był. Bardzo groźny. Ania tu chciała zachować jednak tego pionka. A tu się robi niebezpiecznie. Na początku partii traciłem jakość po skoczek B5. Wiesz co, może. Może, no ale to już historia, muszę o tym po prostu zapomnieć. Wielce prawdopodobne. Tam ten wariant taki robiłem i tam C4 było takie sprytne. Tak, może się zgadzać. Oj, Michał, tutaj trochę trzeba przyznać, przyfarcił, nie? No ale takie są szachy. Takie są szachy, niestety. No tak, tu goniec się zasłoni, wieża do góry pójdzie. Dokładnie. Tak, z Anią Jakubowską gra. A nie, przepraszam, z Anną Kantanę. O, Anna Kantanę jeszcze jest. Myślałem, że tylko Ania Jakubowska gra. Tak, tutaj dziewczyny walczą o nagrodę. Bodajże jest 250 zł za pierwsze miejsce wśród kobiet. GM Moranda. Co tutaj się wyrabia? Wojtek ma pionka więcej. O, i tu jest podstawka. No to remis, remis. No i tutaj Wojtek Przybylski nieźle. Udało mi się z Wojtkiem Przybylskim zwyciężyć rok temu. No ale tutaj panowie będą remisować na pewno. No i Maciek Klekowski przed wielką szansą. Na razie zwycięża. Jak widać, Marcel Kanarek walczy z... Przegrał Marcel Kanarek. No słuchajcie, dzieje się, dzieje się. Paweł Kukuła wygrywa o 2,5, ładnie. Remis w pierwszej rundzie, no tak, taktyczny, nieźle. Ojejku, Paweł Kowalczyk, oczywiście, przepraszam, bo Paweł Kowalczyk mi się coś tam, coś mi się pokiełbasiło, wybaczcie. Tak. A i tyle tych Pawłów i Michałów wśród szachistów. W jakiej grupie Dawida Czerwa? W której grupie? Nie rozumiem. Poproszę o pytanie bardziej precyzyjne. Czy wszystkie partie już się skończyły? Czy jeszcze trwają? Coś tu jeszcze trwa, widzę. Black 9-4, no. Tutaj Ania zwyciężyła. O, i teraz gram z Anią Jakubowską. Dobrze, gramy. Z kobietami wiecie, jak się gra. Kurczę, felek. Dobra, jedziemy tak. Po prostu skoczkiem na C3. Wariant Botwinika. Nie będzie grany wariant Botwinnika. Jakiś taki ruch inny niż zwykle sobie zagramy. Okej, poszło bić od razu. Roszada E4. Tutaj E5. No, gramy E5 od razu. Skoczek E4 będzie wyglądał zacnie.
Mistrzostwa Polski przedsiębiorców. Mistrzostwa Polski. Jeżeli będzie taki C5, tutaj, tak. No konia 4 musi nastąpić. To bez dwóch zdań. Dobra, tutaj wymiana się szykuje. Wieża C1. Zawsze wymienię to w dobrej wersji. Pionek będzie pewnego rodzaju słabością. Teraz w ogóle grozi bicie tutaj gońca i na C6. Okej, okay. Czy zbić wieżą, czy hetmanem? Myślę, że zbiję wieżą. Naciśniemy tutaj sobie na ten punkt C6 mocno. No i skoczek ma problem z wyprowadzką. Tutaj, żeby mata nie dostać, może jakieś H4 wrzucę. No to H3. Pomyśleć, jak to grać. Przypuszczam, że przeciwniczka się szykuje do, jak zagram na D6 skoczkiem, to do wybicia. Jednak tak poszło. No dobra. Nie ma wyboru, jak trzeba bić. No tak, trzeba. Pion więcej, wolna linia. I tutaj wiążemy tego skoczka z hetmanem. Pionka trzeba uważać, żeby nie oddać, ale już jest pion więcej, więc jest troszkę swobody. Wieża B8. Hetman C3 chyba trzeba zagrać, chociaż skoczek B6. Zagramy hetman C3, bronimy pionka. Skoczka w ogóle zaraz przerzucę. Ten tu skoczek, a tu skoczek wjeżdża, ok. No tak, on może tam sobie ruszyć. Oczywiście, że może. Spróbujemy wymienić hetmany. Wymienię. Wymienię mimo wszystko i wieża B7. Jeśli skoczek F4, to wieża C7. Dobra, pionek na białym polu. No i plan jest prosty, tam na C7 się wbić. No pewnie to się tak łatwo nie da zrobić. Tak? Bierze C8 za chwilę. To może G3, żeby skoczek na F4 nie miał placówki. No to mogę zbić. Mogę tutaj zbić na G5. Tutaj poleci. No taka gra trochę na aferę. Widać, no ale bije. Pionki dają. Trzeba brać. Tak, tutaj obronić jednego skoczka. Ten będzie miał swobodę już wyjścia. Okej, okay. O ile będzie miał swobodę wyjścia? Chyba wieża E1 na ten punkcik tutaj. Jeszcze skoczek ma wyjście w razie czego. Dobra. No gramy w ten sposób. Tutaj są dwa piony więcej. Może nie na długo.
Ja jeszcze mogę dać szacha. Dajmy tego szacha. Tak, to skoczek F8 grozi. Przede wszystkim. Tak, trzeba zagrać teraz. No bijemy. Koń E6, E8. No atakujemy, spróbujemy coś tutaj zaszaleć. A, król przez D6 idzie, źle pograłem. Nie, dobrze, król E4. Tak. O, wow. To chyba coś... Coś chyba przeoczyłem. Słuchajcie, chyba przeoczyłem. A nie, bronię, nie bronię. Kurczę. No niestety tracę figurę, ale jaja. Nie widzę, jak mam się wybronić. Muszę tak zagrać. Kurczę, skoczek leci. No chociaż nie za darmo. Kurczę, blada. Niedobrze, niedobrze to wygląda. Bardzo niedobrze. A tutaj mam jeszcze szacha. No, przeciwniczka się zreflektowała. Kurczę, blade, bo było bardzo gorąco. Tak, chyba w ogóle mogę zagrać. Będzie szybszy koniec. Ale mało widzę, powiem wam szczerze. No tak. Oj, dziękuję i jednocześnie przepraszam. No ale tam pozycja, widzicie, cisnąłem i gdzieś tam się zawsze pojawia no taki mój babolec niestety. No, boli coś takiego bardzo. Nie przemyślałem sprawy. A 3 plus 2 to jest dużo, no wystarczy mieć te 2 sekundy, 3. I zdąży się wszystko pograć. A Maciek tutaj jeszcze gra, sprawdźmy, co u Maćka. Czy tu się szykuje remis? W ogóle bardzo dobrze gra. Aha, tutaj przybylski Wojtek. Niestety wiecznego szacha nie ma, a tutaj grozi mat. No tak, to jest koniec partii. Aha, to w ogóle, słuchajcie... To Maciek przegrał partię. Wojtek Przybylski ją wygrał. Wow. Powiem wam, no to się dzieje. 4 na 4 ma. I zagrał już z Murandą i z Maćkiem. No to jest tutaj naprawdę... No dobrze mówię? Słuchajcie, nie. Kim jest ten zawodnik w ogóle? To nie jest Wojtek Przybylski. Michał Popiół. Wow, wow, wow. No nieźle, nieźle. No, trzeba przyznać. Ha, bo tutaj Wojtek zremisował z... Wojtek z Wojtkiem zremisował. O, dzień dobry, Radzio. No, turniej pełen niespodzianek. Już po czwartej rundzie. Aha, tutaj czarne mają figurę więcej i to jest partia wygrana, tylko jeszcze technicznie trzeba to udowodnić. Tak, tutaj będzie chyba wzięcie, o, trzeba uważać. A nie, no pionka trzeba wziąć oczywiście. A nie, no to jest wygrana, tak. Tutaj bicie, bicie, wystarczy dać szacha skoczkiem, później królem podejść pod tego pionka. Niekoniecznie skoczkiem tutaj. Teraz król musi iść na F5 koniecznie, tak jest. No i kwestia techniki, nie? No, bezpieczny ruch gońcem w razie czego. To oczywiście w takich sytuacjach warto też tak troszkę zacwaniakować, w sensie takim, żeby zyskać czas, to zrobić jakieś ruchy puste. Za 3-4 ruchy to już jest kilka sekund do namysłu.
to nie, no teraz skoczek F2. No to ładnie Black 9-4. Oj, powiem ci teraz, Pulchny, że ciężko mi powiedzieć. No, będę później analizował partię. Na razie to trzeba patrzeć na kolejne rundy. Z kim ja tu gram? Mistrz Wida? Grzegorz Toczek. Kojarzę pana z widzenia tylko. E4, dobra, gramy C5. Spróbujmy A6. C3 tak grają, oczywiście. Zagrajmy skoczek F6. Dobra, i tu chyba hetmanem oczywiście można, jak zbije skoczkiem. Hetmanem. Wybić trzeba. Albo i nie trzeba. No, pozycja jest na pewno białych taka przyjemniejsza. Trzeba zrobić szybko roszadę. Jakby się udało wymienić ciężkie figury. Tu się szykuje co? Co tu się szykuje? Jakiś babolec? Chyba nie. Roszadę zróbmy. Skoczek chyba nie czmychnie w jakieś takie miejsce, żeby mi zrobił krzywdę. Tak mi się wydaje. To wygląda tylko groźnie. Dobra, ale mimo wszystko teraz uciekać. Może konik, niech ruszy. I za chwilę ucieknę hetmanem na D8. No taka dosyć pasywna pozycja. Dobra, ucieknę tym hetmanem od razu. Z planem B6? Goniec B7? No nie jest to poza, którą chciałem dostać. Taki debiut wybrałem, zaryzykowałem z tym A6. Te C3 jest dobre. Okej, hetman się poruszył. Tu będzie D5 grane, a nie może być D5 grane, bo jest skoczek C5. Zdążę tu się wyprowadzić. Dobra. Okej. Chyba tak trzeba zagrać od razu. Atakujemy gońca. A tu grozi goniec C7. Jeszcze atakujemy hetmana. Okej. No dobra, grozi tutaj taki ruch. Może wieża A7 w ogóle? Wygląda ciekawie. Żeby bronić C7, jakiś hetman A8 też wchodzi w grę. Wiecie co? Wybije to szybko. Zagram tak. Tutaj na B6 się nie boję. Tutaj mi chce zrobić widełki nieprzyjemne. Spróbujmy tak. Tu mam zawsze goniec na F8. Dwoimy wieżę, żeby zająć tutaj przeciwnika trochę. No idzie pionek i się nie boi, nie? Idzie i się nie boi. Bo czegoż ma się bać? A może tutaj zagrać w ogóle? Może tak?
Jeśli H6 to G6, jeśli goniec G5 to hetman D8. No niezbyt to wygląda dobrze, ale muszę tak. Aha, tam jest H6 później, bicie, bicie. A nie, zaraz, mam jakieś F5? Nie, mam hetman F8, dobra. Dobra, jeszcze tutaj żyję po tym ruchu. Z hetman F8 jeszcze, całe szczęście. Ja to gram te debiuty, trzeba jakoś zagrać inaczej później. Dobra, tutaj muszę tak. No tak muszę. Nie ma wyjścia. No wracam. Okej. Nie jest dobrze. Nawet bym powiedział, jest bardzo źle. Muszę zagrać F5, ale to niewiele daje, niestety. To bardzo niewiele daje. Nie wiadomo, jak tu się rozwiązywać, czy w ogóle jest opcja na rozwiązanie się tej pozycji. A wieża G7 teraz jeszcze jest. Oj, bo tutaj hetman jest podwisający. No to jest wtopka, moi drodzy, niestety. No nie idzie, nie idzie w tym turnieju. No właśnie. Znalazł przeciwnik. Znalazł ten ruch. Tak. Jeszcze jakiś taki szalony ruch, oczywiście. Tutaj jest koniec partii. Tu? Aha, to i tak nie zmienia. Nie zmienia to niczego. Przedłuża tylko oczywiście przegraną. Ale pograłem, słuchajcie, jak bambus. Jak bambus, tak się wyrażę. No jestem zły na siebie, powiem szczerze. Grozi mat, no. Wszystko grozi, wszystko przegrywa. Okej, dziękuję serdecznie. Szachuś wtrąbił. Ale powiem wam, jestem zły teraz bardzo, bo zły jestem. Źle debiut zagrałem, mam za swoje. Bardzo źle to wygląda, bardzo. Na jedno wychodzi, Radzio, tu jest figura mniej. Na jedno wychodzi. No niestety, na swoim podwórku jakoś tak źle mi zawsze się grało. Nie wiem dlaczego, w tych poważnych zawodach. Mogli to nazwać inaczej. Nie czuję, że po prostu, słuchajcie, no niestety, nie czuję, że gram tu dobrze. Tuesday presji nie ma. Z tymi najlepszymi, a tutaj niestety, no, przeciwnik był w zasięgu, ale nie w tej partii, niestety, nie w tej partii. Ktoś tu jeszcze gra od nas, czy Kaczmaro jeszcze gra? Nie wygląda to dobrze. No 3 na 5, no nawet jakby mi się udawało wygrywać teraz po kolei, to i tak niewiele to zmienia, bo trafię na tych najlepszych, musiałem po prostu wszystko wygrywać, a rund jest tak mało. No cóż, no trzeba walczyć już do końca. Nie, purchnę nic z tych rzeczy. No. Żadne wody, żadne soki. To jest wszystko na legalu.
Jest ta złość sportowa, jest okropna, powiem wam szczerze. Jestem zły teraz bardzo na siebie, bo zagrałem debiut fatalnie. Jakoś strasznie bojaźliwie. Bez ikry, totalnie żadnej. Nie wiem, to tak jakbym przegrał przed partią. Nie potrafię tego wyjaśnić. Strasznie nie czuję tutaj dzisiaj szachów. No tak, tu białe mają zwycięstwo w kieszeni. Zgadza się. No cóż, walczymy dalej. Już jestem poza pierwszą dziesiątką. Nawet nie wiem, z kim gram. Gramy, ale zerknę. Zerknę już teraz, będę zerkał. Michał Mazurkiewicz. Grałem na Memoriale Dziedzica. Grałem. Ojejku, jakieś budapesztańskie się zaczynają. Bo każdy ma prawo grać jak umie. Grajmy normalnie w szachy. Okej. Mój król będzie narażony tutaj na ataki. To jest prawie pewne. Spróbujmy tak zagrać. Hetman E6 to wrócę po prostu. Sprawdzę, co przeciwnik zagra zwyczajnie. Myślę, że H3 po prostu. Ok, wieżę ustaniemy tutaj. C5 będzie szykowane. Będzie szykowane C5. E4 wrzućmy z planem F4. Może F4 trzeba było zagrać od razu. Chyba od razu trzeba było F4 zagrać. Skoczek miał kiepskie odejście, ale to i tak jest dobrze, bo zaraz będzie groził goniec G5. Bardzo nieprzyjemny zresztą. Okej. Zagrajmy. Tutaj będziemy grozić ruchem nieprzyjemnym. No goniec E6 musi zagrać raczej. A, to jest dobra białych. Bardzo dobra białych. Brakuje gońca na G7. Tutaj. Jeszcze się broni. Znaczy jakoś tutaj też zdobywam, bo jak hetman E6 to bije gońcem tutaj na... Tylko kwestia, czy ja chcę tego gońca tak łatwo oddać. Hetman nie może, skoczek. Hetman E5 prawdopodobnie zagra przeciwnik. A to F4 będzie kopnięcie. Hetman E6 w takim razie.
Hetman E6 i co dalej? Mogę na F6, koniec bije, tutaj wezmę na czystą wieżę. No wezmę na czystą wieżę, no tak, no na czym tu się zastanawiać? No niestety nie idzie tak jak chciałem. Znaczy w sensie w ogóle w turnieju, no początek fatalny. No wezmę po prostu tą wieżę, słuchajcie. Mam nadzieję, że kontry nie dostanę tutaj żadnej. Ewentualnie tu jest oczywiście bicie, ale to tam przepcham najwyżej pionka. Tu jeszcze może trzeba będzie zagrać jakoś dokładnie, ale nie, F4 nie będę grał. Okej, okay, no to biorę tą wieżę. No bijemy. Wieża, tam wejdzie skoczek oczywiście. Wziąć trzeba. Próbuję skoczkiem na B6 wrócić. To jakieś B5 prawdopodobnie dostanę. B5, goniec E6. Tak, no to jakość więcej będzie. Czy może jakoś lepiej? No dobra, biorę. No będzie goniec E6. Goniec B7 nawet. No biorę, to nawet może lepsza wersja. Aha, tu piona w ogóle podstawiłem tak po prostu. O rety. Szachuś, nie możesz tak grać. Nie, no dobra, zagram tak. Jeśli hetman F6, to gram wieża F3. Nie zagrał? No słuchajcie, jeszcze muszę tu się w tej pozycji gimnastykować. No dobra, tak zagrajmy. Teraz tu wrzucił ruch. Gram tak, bo tak zamierzałem wcześniej. Na różnopolowe. Troszkę to się uprości, ale mój goniec jest zdecydowanie lepszy. Pionek dochodzący. To powinno wystarczyć. No pewnie przeciwnik nie wybije. Zgadza się. Wieża B7. Dobra, tak spokojnie. A zaraz chyba dochodzę tutaj, nie? Jeszcze na wszelki wypadek. Okej, tam poświęciłem tą wieżę, żeby po prostu uprościć pozycję. No, nie było wyjścia. A tu walczą. GM Moranda jest czarnym kolorem. Kuba z białymi, no ciekawa końcówka. Ojej, ale poszła podstawka. Tutaj będzie zwycięstwo. Maciek. Maciek jest czarnymi. Jak to wygląda?
Oj, to w ogóle wygląda chyba fatalnie. Maćkowi też nie idzie, słuchajcie, ma 3 punkty. Nie idzie mu, nie idzie. No, Maciek Krakowski wygrał w Trzciance, moi drodzy. To właśnie Maciek 9-2. No, tu białe powinny sobie poradzić. Kaczmarow gra z Kopytkinem. Wygrał. Kopytkin wygrał. Kopytkin. Okej. Skoczyłem na 8 miejsce, ale jakoś to słuchajcie. I tak wygląda dosyć trudno. Po prostu nie grałem jeszcze z czołówką żadną. Aż rund było 6. Rund było 6. Ten czas jednak wykańcza. Okay, mamy rundę, zaraz rundę numer 7. Okej, okay, witam cię, Pawle. Witam cię, Pawle. No nie miałem przyjemności jeszcze grać z Pawłem. Jedziemy. Dobra, takie budki tutaj Paweł ustawia. Może A6. D6, spokojne. Okej. Paweł gra dosyć szybko, więc ja tutaj obiorę taktykę, że będę grał wolniej trochę. Zróbmy roszadę. Ogóle wcześniej na D4 mogłem zbić. Nie zrobiłem tego. A chyba nic straconego, mogę chyba tak zbić. E5. Okej. Zagrajmy H5. Takie ruchy też się spotyka, to tak, żeby G4 przypadkiem nie było. Dobra, tutaj zagrał, może na D7 w ogóle, czy mechnąć? No tak, chyba A5 zagram. A5, aha, A5 to będzie goniec tutaj. Tak. I B4. No na tym skrzydle trzeba coś grać. Goniec F3 będzie szykowane, B4. Kto pierwszy, ten lepszy, nie? No właśnie. Paweł gra szybko i zdecydowanie. Tu
tutaj mogę zbić. Tak, zagrajmy szybko. On zbije mi w ogóle tutaj. Zagrajmy tu wisi, tu wisi. I znowu atakuje punkt E4. To teraz znowu atakuje punkt E4. Hetman F3 jeszcze jest. A jak bije tam, to co wtedy? Aha, hetman F3 jeszcze takie są pułapeczki. Nie, wydaje mi się, że mogę. Nie mogę. Bo goniec D2. No będzie jakość mniej, ale jest pionek. No znowu z tą jakością mniej wychodzę. Może tam zbić? Nie, no nie mogę tam zbić. Jakość mniej. Pokusiłem się na tego pionka. I to mnie lekko zgubiło. Aha. Zagrajmy tak. Dobra. Tak, może. Nie widzę za bardzo, co ja tutaj gram. Może chyba wziąć mi piona. Tak, zagrał. Szybko gra Paweł, bardzo szybko. Tak, zagrajmy. Tak, ja sobie zdaję sprawę, że tutaj chce mnie załatwić szybko przeciwnik. Ale teraz już sobie mogę pozwolić na wymianę hetmanów. Jeśli takowa by nastąpiła i by mogła nastąpić. A C5 jeszcze wchodzi. A to E4 jakieś. A nie, C5 nie wchodzi, co ja mówię. Nie wchodzi C5, bo bije, prawda? Albo ja czegoś nie widzę. No tak musiał. Troszkę szachów mogę dać. Pionki mogę pozbierać z szachem, to jest zawsze miłe. Do góry? Chyba do góry. Tak, chyba ten ruch wystarczy. Hetman broni D5. Jednak opłacało się troszkę zagrać wolniej, aczkolwiek Michał się pomylił, bo zagrał C5 po prostu, nie? A jeszcze to nie koniec partii, moi drodzy. Ja już tutaj się podjarałem, że koniec. No to nie jest koniec partii w ogóle. On się tutaj trzyma, co ja zrobiłem? Muszę grać szybko, kurczę, Felek.
To jeszcze jest dużo gry. Czy to powinno być oczywiście wygrana? No ale walka jeszcze jest. Powoli pionami trzeba się przesuwać. Mat grozi na H3. Jak bierze H2, to na F3. No to jest mat. No, udało mi się chociaż zwyciężyć z kimś lepszym od siebie. Masakra, masakra. Ciężko jest i czuję już, słuchajcie, presję, bo to była siódma runda, no ale ważne zwycięstwo w tym momencie. Bardzo ważne zwycięstwo. I teraz kwestia, kogo dostanę teraz. O, już jestem na czwartym miejscu. Słuchajcie, nawet... Wow. Wysoko, bardzo wysoko. Niezasłużenie kompletnie. No ale inni widocznie też coś tam przegrywają. No dzieje się, mimo dwóch porażek. No ale jeszcze mnie czeka tutaj Wojciech Moranda, który wymiata wszystkich. Który wymiata wszystkich. Tu jeszcze Marcel Kanarek gra partię. Wojciech Przybylski zwyciężył w tej rundzie na piątym na razie. Dobra. No, jak chce się wywalczyć medal, to trzeba wygrać teraz, moi drodzy, trzy z rzędu. No, Wojtek Moranda, witam cię, Wojtku. Życzę powodzenia. No, to jest partia o pudło. Jeżeli tą partię przegram, pudła nie będzie. No, mamy gambit hetmański. Dobra, no jedziemy na ostro chyba, co? No hetman A5, tu gramy skoczek D2, ten wariant tutaj znam. Zbijemy tego skoczka. C5 poszło, poszło C5 i słusznie. A, to mi nic nie daje, bo jest bicie po prostu. Roszada po prostu to jest dobra. Zapomniałem wariantu. To jest po prostu roszada dobra. I zostaje zizolowanym pionem. A, niekoniecznie zizolowanym pionem, bo jest tu wybicie. Okej, nie ma izolowanego piona, ale tu jest niby słabość, prawda? To tak zagrać trzeba. Lecimy A4. Skoczek E5 trzeba, bo tutaj na C6 hetman by się rozpanoszył nieźle. I chyba C4 muszę wrzucić. Chociaż D5 wtedy będzie. No dobra, bierze C1. Bronimy się. Już pozycja mi się w miarę podoba. Oj, szachuś niedobrze. Zagrajmy sobie spokojny H3.
A5, bicie. No jedziemy A5, nie ma na co czekać. Rzucę remis przeciwnikowi. Ciekawe, czy przyjmie. No pewnie nie, nie przyjął. Okej, to tak. Skoczek D5. Skoczek D5. No tak, skoczek D5. A to wtedy ja biję na A5. Niezbyt dobrze to wygląda, słuchajcie, niestety. Tutaj to skoczek B6, nie mogę tam. Mało widzę, niestety mało widzę. Tak czułem, że tak może pójść. Dobra, wieża A3, zagrajmy jeszcze na chwilę. Skoczek F4, jeszcze jest takie zagranie. Oj, trzeba taktycznie tutaj bardzo uważać. Hetman broni. No tak, tutaj bije, wieża bije. Muszę wrócić. Jak tutaj bije, to jest goniec H7 na szczęście jeszcze. Może rzucić się na niego gdzieś tam, słuchajcie, trzeba. A jest wyjście. Trzeba się chyba rzucić na przeciwnika. Rzucamy się. W ogóle chyba wieżą trzeba będzie jakoś zagrać, może tą tutaj. Schodzę z wszelakich tutaj pułapek taktycznych. Jeszcze hetman G5 ma. I to zagrał. Muszę wybić. Spróbujemy tak. No jest F6 teraz. Jest skoczek. Skoczek C5. No coś próbować trzeba. Muszę wrócić. A tu się osłabiło B6. W ten sposób. Ok. Tutaj skoczek tak. Zagrywa i na C5. To tutaj mi się nie. Bijemy. Chyba jest trochę gorzej, ale. Wojtek w końcówkach jest bardzo dobry. Oj, kompletnie nie mam gry.
A, tam leci. Tutaj muszę. Aha, takie buty jeszcze. Nieprzyjemne. Kurczę, felek. Fuu. No nieźle. Topa. No, powiem wam szczerze, szkoda. Szkoda, tutaj nie miałem już wyjścia, bo jakbym zagrał królem na C1, to bije tutaj, grozi wieża, znowu grozi mat. No niestety. Ale partia była dobra. Wydaje mi się, że tutaj no nieco słabszym zawodnikiem bym sobie poradził. Troszkę stresu. No, nie wyszło. No, niestety, słuchajcie. Marzenia o medalu prysły. Nie ma wyjścia. Kopytkin, niespodzianka, nasz na trzecim miejscu jest aktualnie. No, jeszcze jest jedna runda, no trzeba walczyć o jakieś dobre miejsce. No, ale powiem wam, kurczę, szkoda. Szkoda mi tej partii bardzo. No, gratuluję Wojtkowi, chyba dzięki tej partii. Znaczy, w ogóle chyba już zdobył to mistrzostwo. Tak, widać, zdobył. Ja nawet jak przegrał ostatnią rundę. Aja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 j
być. Bo leć musi, takie życie. No i czekamy na ostatnią rundę. Ósme miejsce aktualnie. Pomysłowcy. Nie wiem, kim jest mój przeciwnik. Się nie dowiem. No grają, tak grają. I co zrobisz, jak tak grają? Tak, zagrajmy. Aj, G4 nie mogę zagrać. Zapomniałem, że G4 nie mogę zagrać. H3, myślałem, że G4 mogę zagrać. No dobra, ale ważne, że nie straciłem, słuchajcie, figury. Bo i tak się zdarzało. Trzeba skończyć rozwój. Bo wydaje mi się, że teraz pozycja jest całkiem strategiczna. Troszeczkę tutaj słabe pole mają czarne, wydaje mi się. Tak, można? Tak od razu, ostro? To grajmy E4. Powiem wam, jakbyśmy rozegrali ten turniej jeszcze raz, to bym już zupełnie inaczej grał. Tutaj zbiję. Zagram hetman B3. Zwiążemy. Wymusimy taki ruch, żeby gońca zamknąć. Zagramy te E5. No konie 4 oczywiście się wpakuje tutaj skoczek. Teraz pytanie. No dobra, chyba muszę zrobić roszadę kulturalnie. Nawet bicie może. Nie, bicie to nie będzie zbyt dobre. Tutaj. Wybił. Czy wybić to pionkiem? Ja to wybiję pionkiem. Nie inaczej. C4 za chwilę. Chociaż. O, nie wiem. Jak ocenić tą pozycję? Tu. Tak, zagrajmy. Nie wiem, czy to najlepszy ruch, ale już spróbuję coś zamieszać. Już ja już, słuchajcie, już nic nie wiem, co tu jest dobre. To na pewno nie był dobry ruch. Trzeba było grać wieżą. Tak, już muszę się przebijać, teraz nie ma wyjścia. No tak, jasne.
Pytanie teraz. Zbijmy to. Wieżą wysoko. Ciekawe, czy to coś w ogóle da. Przeciwnik się trochę rozegrał. Skoczka muszę przetransportować. Skoczka przetransportować na D2. Wieża C7, to nie wiem, czy w ogóle ma sens. No, jak się powiedziało A. No teraz mogę zbić. Tu nie mogę zbić. Wieża E8. To wymienię. A tu cały czas nie mogę bić na A6. Ciągle o tym zapominam. Goniec D5, no to goniec C4. Zaraz, zaraz, teraz będzie bicie na A6, jeżeli goniec się nie rusza. A, goniec D5, goniec C4. O tak. No na G2 oczywiście może zbić tutaj. A jak zbije gońca i ruszę tu. Zbiję gońca, ruszę B7. On tu, ja tu. Jest nie mam czasu. Zbiję gońca, B7, goniec B2, skoczek, goniec tutaj. Chyba mogę. B7. Skoczek A5, skoczek C6, jest coś takiego. Nie ma. Muszę podejść królem. Nie doliczyłem dokładnie, moi drodzy. Ale jest tu jakaś aktywność. Mam nadzieję, że to się uda, bo tu są słabe punkty. Też może być w sumie ciężko, jak widać. No będę zbierał te pionki. Muszę w ten sposób. No bez jakości jest walka, ale jest jakaś szansa. Zasuwam tutaj. Co mi szkodzi? No może tak, jeszcze obronię się trochę. Tak, zagrajmy. Zbije? Może zbije? Nie, nie zbił. Skoczek D3. Tak.
Może tak. Tutaj jednak zagramy. No dobra. Jeden szach nikomu nie zaszkodził. Ale walka, słuchajcie. Chyba pochrzaniłem. Tu. Chociaż... Chyba tak. No jest ciężko niestety. O, to w ogóle pochrzaniłem. Nie, no słuchajcie, masakra. Co ja pograłem? Bzdurę totalną. Nie potrafię tego wyjaśnić logicznie. Dobrze zagrał mój przeciwnik. Niestety dobrze dla niego. Okej. No niestety wtopa, a partia była na pewno wygrana. Cóż, moi drodzy, no trudno, trudno. Byłoby ładnie 6 punktów, jest 5 na 9. Poszło fatalnie. No witam serdecznie. Niestety końcówka fatalna. No przedostatnia runda z liderem. Walka była nawiązana, no niestety później się posypało w ostatniej rundzie. No widzicie, te ostatnie rundy są jednak trudne. No przy 6 punktach, 21 Buchholza, już patrzę, piąte miejsce by mi się szykowało prawdopodobnie. Prawdopodobnie byłoby piąte, jest 12. No turniej niestety nieudany, no niestety nieudany. Jeszcze zerknijmy tutaj na ostatnią partię, na walkę. Tutaj białe chyba zwyciężają. Tak, no koniec, koniec, Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców. No niestety, ale nic nie straciłeś. Poszło fatalnie, niestety. 5 na 9, poza pierwszą dziesiątką. No nie są to szachy, nie są to szachy niestety na żywo. Na żywo, no myślę, że zupełnie byłaby inna gra, zupełnie inna. No cóż, moi drodzy, co mogę powiedzieć? No zerknijmy na wyniki, tak? Tutaj FM... No tak, kto jest dobrym wymiataczem w online, to zdobywa medale. 20, ile ja mam tutaj teraz punktów, który ja jestem? No 12, tak, 22 punkty. Nie, to bym był z 6 punktami, tak bym był daleko, 9 dopiero. No cóż, moi drodzy, co ja mogę więcej powiedzieć? Jutro gramy, tak, jutro gramy InfoSzacha, no tam myślę, że będzie trochę więcej luzu, 3 plus 1. Zapraszam o godzinie 20 prawdopodobnie, czyli 25 października. No cóż, gratuluję zwycięzcom, dzięki, że byliście i do następnego razu, trzymajcie się, hej.